trzech. Ilu nas tutaj jest? Na tym strychu. Anomalia. Kto tutaj się znajduje na tym strychu? Podajcie swoje imiona. Głośniej. Słyszę kobietę, podaj swoje imię. Zabij. Głośniej! Czy jesteś tutaj z nami? Dobrze. Kolejny. A jest tutaj kobieta z tobą? Czy jest tutaj kobieta dzisiaj razem z nami tutaj? Jak tutaj trafiłeś? Trafiłaś? Z nami. Na rynku. Tutaj się też żyje życie po życiu. A oczywiście. Czy macie tego świadomość, że w tym momencie nie żyjecie? Mężczyzna. Kobieta, usłyszałem od ciebie odpowiedź mężczyzna. Czy tutaj się znajduje? Świata. Potwierdzam. A może kobieta poda swoje imię? Jakie są wasze zamiary? Czyli nie jesteśmy tutaj sami? Co jest? Co ona mi zgasła? Słuchajcie, no, zapal... No, ty... Pa... Chwilę mogę zgasić? Czy ona napierdalała? Pa... No nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Nie mam trzeciego trybu. Czekaj. No nie ma, tylko jest jeden. Raz. Nie ma. Jest. Nie mam trybu w ogóle. Coś panęło, ale ciekawe co. Co? Patrzysz? Słyszałeś to?
Nie, to jest to. No to co? Ciężko stwierdzić, że coś to jest. Ale powiem ci dziwne te pomieszczenie. Ten budynek taki, powiem ci, creepy. No, gadają o różnych językach i ani się skupić, ani nic. Co sądzisz, Bartosz? Nie jestem Bartek. Z tyłu. Wiem, co sądzę? No. Na razie nie jestem w stanie tego odpowiedzieć. Muszę mieć pewność. Ja sądzę, że się bawi. No to wiem, że każdy z jest tak. Jak zawsze. Ma ktoś mierni z was? Ja mam, a co? No, jak chodzimy w sumie. Co? W sumie jeszcze nie można by było rozwijać. Dobra. To co? Kręcimy dalej. Ale ewidentnie się przedłużyło, nie? To było powodzenie. Prawie, że piszesz to, nie? Dalej działa. Żeby nie było. Dobrze. Ma działać. Bardziej przyciągnę ich uwagę tym szumiącym. Czy stoicie obok nas? Czy nas obserwujecie? Jakie jest twoje imię? Wejdź po tych schodach lub zejdź. Może za dużo osób jest. Może się boi. Nie wiem. Ilu nas widzisz? Możesz zmanipulować tym urządzeniem pomarańczowym, które teraz stoi na schodach? Nie ma... Co? Głośniej i wyraźniej. Co cię tutaj trzyma? Jak zginęliście? Nie, to mierni.
Jak zginęliście? Kto was zaatakował podczas II wojny? Jeszcze raz powtórz. Kto was zaatakował podczas II wojny? W którym roku zginęliście? Zmanipuluj tymi urządzeniami teraz, które teraz leżą na schodach. Śmiało. Dobre. Nie, za chyba. Kobieta, odezwij się. Zejdź po tych schodach. Albo wejdź. No, coś było. Ale co? No. Kobieta, jak masz na imię? Poruszył się 04 było. Nawiąż ze mną dialog. Jak masz na imię? Jest jedna kreska. To jest najlepsze. O, chyba nie kupisz. Zejdź po tych schodach. Już otrzymam ten. Takie. Nie wiem, albo coś za energię zażarło, albo nie. Albo przez ból. Nie znowu to skuta, nie? Ale znowu góra? Kobieta, jeżeli jesteś na górze, proszę cię, zejdź. No bez kitę, już się słyszałem. Co? Jeszcze na kamerę było. No. Nie bądź jak inni, wiesz. A. No po prostu wiesz, co nie? Prawda cię widać. Rozumiem, że ja mam wejść na górę, tak? Dobra. To się kierujemy na górę. Ktoś powiedział koper? Nie wiem. Nie powiedziałem na dole. Jak mam na imię? Ja, kuźwa, ja usłyszałem koper. A bo ja już mam naprawdę schizę. Ale zaraz tyle było.
że nie wybuchły. Bo lanowie wybuchły takie te kusy. Czekaj. Muszą panele... O. Matek. To musiało być przeciążenie ładne, powiem ci. Na tym strychu. Powiedz mi. Działałem normalnie, zobacz. Tylko nie wiadomo na jak długo. Żeby się... Teraz mi powiedz jak. Musiało być to przeciążenie. Jakie przeciążenie? Byty. A. Manipulacje. To mnie zastanawia, dlaczego to świeci. Latarka jest wyłączona. Nie świeciło. Co? Nie świeciło wcześniej. Nie świeciło. O. No dobra, coś tutaj zabiega złapało, ale jak? Nie wiem.